A to aktorstwo to pojawiło się tak między warsztatem motocyklowym, między pisaniem wierszyków na początku śmiesznych, jeszcze w szkole podstawowej, jakichś własnych takich prób literackich. No i potem jakby też były takie próby odczytywania tego, takiej prezentacji, realizowania w formie najpierw teatrzyku, może zapisywanych zdjęciami. Trudno jeszcze wtedy było znaleźć kamerę, tak jak dzisiaj. Każdy ma dostęp do telefonu, który może nakręcić film, ale to były takie właśnie pierwsze próby takiego kreowania własnego świata, kreowania takich rzeczy, które są, i tutaj duże słowo, moim dziełem. Bardzo mi to gdzieś tak sprawiało mi taką frajdę i przyjemność, że można coś zrobić samemu, coś, co można pokazać innym, co jest trwałe. Pamiętam, jako mały chłopiec, że ojciec mnie nieraz prowadził na spacer i poszliśmy na przykład do szewca, miałem 3-4 lata, to patrzyłem godzinami też na pana szewca, który robił buty, że ktoś umiał zrobić coś własnymi rękami. To gdzieś zawsze mnie tak fascynowało, a ja miałem oprócz tych, że tak powiem, że takiej szewskiej pasji jeszcze, podobało mi się, że to może być coś takiego, co można obejrzeć na przykład w telewizji. O, tak to było. Amen, amen. Myślę, że zgromadzeni tutaj nie wybaczą nam, jeżeli nie przeniesiemy się myślą i sercem do Wilkowej. Panie Pawle, jak zatem jest z rancho? Dlaczego rancho jest tak popularne? I czy rzeczywiście ta atmosfera serialu, atmosfera na planie jest tak sympatyczna, że tak miło ją się przyjmuje nam, widzom? Mi się wydaje, ksiądz się może nie spodziewa takiej odpowiedzi, ale żeby była bliższa koszula ciału, to zacznę w ten sposób. Mało kto wie, jaka jest atmosfera fajna na plebanii, na przykład. Mało kto wie, jak dobrze gotuje Michałowa, a wie tylko ksiądz proboszcz. U was też jest naprawdę niezła kuchnia, pyszne kanapki, bardzo dobra kawa i gościnna atmosfera. Nie do końca jeszcze poważnie, ale może już bez takiego wąsatego uśmiechu. Powiem tak, że to jest taki pogodny portret nas Polaków. Nawet jeżeli to są w tym portrecie nasze jakieś wady, to te wady mają jednak uśmiech. Te wady mają jednak taką pogodę w sobie i pozostawiają nas z takim sentymentem i sympatią do tego, co nam się jeszcze nie udało, ale wiadomo, że nam się kiedyś na pewno uda, jeżeli będziemy się bardzo starać. I rancho to jest taki obraz obraz Polski chyba. Tej takiej najlepiej, najbardziej ukochanej, tą, którą każdy ma w sercu, nawet jeżeli to jest ktoś z dużego miasta, to jednak ma tę malutką ojczyznę, tą nawet tą klatkę własnego bloku, ławkę koło niej i tych kilku znajomych. Tak też jest w rancho, że jakby ona opowiada o takim właśnie małym świecie, małej bardzo ojczyźnie, tej takiej najintymniejszej, którą każdy nosi w sercu. I wszystkich rzeczach związanych z tym właśnie takim bardzo osobistym świadkiem. O tych ludziach, który tam się spotyka, zna się ich od pokoleń, o tych wydarzeniach, które towarzyszą każdemu dniu. I temu, co może być w tych wydarzeniach wzruszające, czasem smutne, przykre, tragiczne, ale generalnie pogodne, a czasami śmieszne. Panie Pawle, troszkę przechodząc nieco osobisty ton. Kiedyś w jednym z wywiadów powiedział pan, że rodzina jest dla pana bardzo ważna. Jak byśmy mogli rozwinąć ten temat, temat rodziny? Ja dzisiaj księdzu powiedziałem, że ja mam gromadę dzieci, a ksiądz ma tutaj dzieci kilkaset w swojej parafii. I to mniej więcej jest też takie porównanie. No to jest to, skąd się bierzemy i to, co nas na tym świecie po prostu trzyma. To jest to, co zapewnia nam poczucie bezpieczeństwa, szczęścia, a jednocześnie napawa nas troską. To, co stwarza nas jako ludzi, bo to właśnie jak potrafimy się troszczyć o najbliższych,
może i o tych dalszych też, tak naprawdę w końcu świadczy, jakimi jesteśmy ludźmi. Bo sam człowiek, no to jest sam tylko człowiek, nikt nawet może o nim nie wiedzieć. Dopiero to, że ma inne oczy, w których się może przejrzeć, albo kilka par oczu, czyli ludzi innych wokół siebie, to dopiero daje jakby świadectwo o tym, jakim on jest. Świadectwo tego, czy on jest szczęśliwy, czy jest mądry, czy głupi, czy jest człowiekiem dobrym, zdolnym, utalentowanym. To ta nasza sytuacja wobec innych tak naprawdę kształtuje nas samych. Dlatego rodzina jest tym elementem takim podstawowym. Już abstrahując od tego, że tak naprawdę rodzina zawsze jest na początku i mama, i tata, czasami rodzeństwo. I to są rzeczy takie, których człowiek nie musi się uczyć, że one są takie emocjonalnie najukochańsze. I nawet trudno sobie zadawać pytanie, dlaczego. Po prostu tak jest. Tak jest. Rodzina jest okej. Okay. Brawa, żebyśmy mogli podsumować. Panie Pawle, tak troszkę muszę podrążyć w serduszku. Czy Pan Bóg w życiu aktora, wiara są ważne? I czy to w jakiś sposób pomaga po prostu w życiu zarówno prywatnym, jak i zawodowym? Zdarzało mi się w życiu jakby wykonywać różne zawody. Aktorstwo jest jednym z takich zajęć, które wykonywałem i wykonuję w życiu, ale to każda działalność, każde takie człowiecze dzieło, najmniejsze nawet, to może tak górnolotnie brzmi, ale zaczyna się tak naprawdę gdzieś o modlitwę, od takiego pomysłu, żeby coś zrobić, żeby się udało, żeby Pan Bóg dopomógł temu, co robimy. I to aktorstwo takie, w moim pojęciu, to jest taka męska robota. No. Co to umieć? To jest rzemiosło, którego człowiek się uczy. Drugą rzeczą jest, trzeba to wyszlifować, żeby ten aparat, którym jesteśmy my sami dla siebie, był takim instrumentem po prostu elastycznym, takim dobrze działającym. Żebyśmy siebie znali, żebyśmy umieli sami ze sobą być w zgodzie, żeby to, czym jesteśmy, i ciałem, i duchem, tworzyło taką pewną harmonię. I mnie się zdaje, że to bez względu na to, czy... Ja jestem zrobiony przez Pana Boga na tym świecie, że bez tego nie umiałbym żyć, bez wiary. Ale wiem, że tacy są, którzy się od tego odżegnują, ale jak się im przyglądam, to wiem, że jeżeli coś im się udaje, to jakiś niewidoczny palec im pomaga. Kiedyś to zobaczą. Wielkie brawa. Dokładnie tak. No ale coś, co byśmy się uśmiechnęli, może przypomina sobie Pan Paweł jakieś śmieszne wpadki, na przykład z planu serialu Rancho? O których możemy powiedzieć publicznie. Znaczy tam były same wpadki. Michałowa się przewróciła na planie na przykład, czyli pani Marta. Nie, z panią Michałową, z panią Martą Lipińską to nie ma żartu, bo to jest po prostu świetna aktorka i to, że ona gra rolę komediową, to jest tylko efekt jej po prostu fantastycznego warsztatu, że ona z takim wdziękiem i tak subtelnie potrafi po prostu wykrzesiać z siebie, jak to powiedzieć, takie uszczypliwości i iskierki kobiecej natury. Tej natury, którą my faceci po prostu przed sobą jesteśmy bezbronni, za to kochamy was, dziewczyny. Bez względu na to, czy chodzimy w garniturze, czy chodzimy w sutannie, bo to bez tego się nie da. Człowiek jak jest facetem, kocha kobiety po prostu od urodzenia. No. Mamy, a potem całe to otoczenie. Ale ja miałem takie przeżycia, mówić bez mikrofonu, czy... Dobrze. Pan się wyjaśnił, że pan nie jest kulawy. Nie jestem kulawy, tylko teraz udaję, że nie jest. Nie wiem, zaczyna się od tego, że tak naprawdę każda scena powstaje z kilkunastu, kilkudziesięciu ustawień kamery, a każde ustawienie kamery jest powtarzane
nie wiem, 4, 3, 5, 10, czasami więcej dubli, to już sam ten fakt powoduje taki kołowrotek w głowie, ale myślę, że to chyba się księża na mnie nie obraża, jak powiem, że były takie sceny, w których Ilona była przymuszona do tego, żebym ją całował na planie. I to były takie sytuacje, no też trzeba było je dublować 2, 3, 4, 5 razy w różnych ustawieniach, ale od tego momentu się po prostu polubiliśmy. Wiele było takich sytuacji, takich było sytuacji, nie wiem, z psem, z dziećmi. Mi się teraz to wszystko jakby zlewa w jedną taką umęczoną magmę, bo to jak człowiek jest na planie 12 godzin, to wcale go to nie śmieszy. To może tak z perspektywy, to dopiero widzę to, jak siedzę pod stołem na czworakach z reżyserem i próbujemy namówić naszą filmową córkę do tego, żeby powiedziała do mnie: tatusiu, zrób mi kanapkę, a ona ani była, ani kukuryku. I tutaj dwóch dorosłych chłopów pod stołem, trzech operatorów, mikrofoniarze, nie no, z 15 chłopów po prostu i nie dodu. Nie dało się namówić nieraz do współpracy. Ile było takich zdarzeń, że jak miałem sceny, że mówię do psa, a psów grało w Rancho, trzy psy grały. Więc psy nie zawsze chciały słuchać tego, co ja mam im do powiedzenia, a właściwie tak naprawdę bardzo rzadko słuchały, to tylko tak wygląda w telewizji, bo tak jest ustawiona kamera. Pies się boi człowieka, jak człowiek po prostu jeszcze mówi do niego jakiś monolog, to ten pies sobie nie myśli, mówi: Matko Boska, co ja Panu Bogu zrobiłem takiego, że musiał słuchać tego faceta po tyle naście razy. To są takie zdarzenia. Wiele jest takich sytuacji trochę jak w szkole takich, że ktoś coś komuś upadnie i to nie wiadomo czemu to wszystkich śmieszy. No, tak to jest. Generalnie to jest dość taka ciężka i precyzyjna robota i na ten moment przychodzą mi same takie niedwuznaczne historie, więc ich nie będę opowiadał. Wielkie dzięki za tę odpowiedź. My widzowie widzimy odcinek Rancho, no umownie mówiąc godzinkę. A ile zajmuje czasu nakręcenie tego jednego odcinka? 8 dni. No, to tego nie wiedzieliśmy. 8 dni. 8 dni, tak. To po kilka średnia godzin średnia na planie. 12 godzin, znaczy z samych zdjęć, bo z montażem, ze wszystkim to jest około 16 godzin. Znaczy z montażem, nie wiem, no z przyjechaniem, charakteryzacja, potem rozcharakteryzowanie, montaż dekoracji i tak dalej, to jest około 16 godzin dziennie. No to jest ciężka praca. No naprawdę, rzeczywiście. Może bym zapytał o kolegę z planu, pana Cezarego Żaka. Jak on się odnajduje w tych dwóch rolach? To trzeba Czarka zaprosić, ja mu powiem, że tu jest taka miła parafia. Zaproście go w przyszłym roku albo jeszcze w tym. On wam to naprawdę opowie bardzo dowcipnie, bo to rzeczywiście jest bardzo utalentowany, inteligentny i dowcipny aktor. A ja nie będę mu odbierał tej przyjemności. Dobra. Wielkie brawa. Może bym poprosił, panie Pawle, jesteśmy przed Światowymi Dniami Młodzieży. Poprosiłbym o takie przesłanie w ogóle do ludzi. No takie budujące może słowo. Wiecie co, mi się wydaje, co, że te najbardziej wzniosłe słowa to są słowa najprostsze. Bądźcie sobą, uczcie się nawzajem od siebie, uczcie się lubić świat, siebie, wszystko co was otacza. A z tego lubienia siebie i polubienia naprawdę wykiełkuje kiedyś taka wielka, najprawdziwsza, potężna miłość, której nic się nie oprze. Bo tak naprawdę na tym świecie w sumie to takich wielkich radości człowiek na co dzień nie dostrzega. I dopiero jak zaczyna być takim starym dziadem trochę jak ja, to i odwraca się do tyłu, to dopiero widzi, jak go każdy uśmiech przyjaciół, własnych dzieci cieszy, jak go cieszy
Rower, który sobie kupi, może się przejechać wokół po własnej okolicy, widzi, jaki piękny jest świat, jak piękne jest to Boże dzieło, jakie są fantastyczne, najprostsze rzeczy. Drzewo, trawa, uśmiech, merdający pies ogonem, pociąg, który gwiżdże kilkaset metrów, przejeżdżając koło domu. Po prostu uczcie się kochać świat i z taką myślą świętujcie te Światowe Dni Młodzieży, bo ten świat tak naprawdę przed wami młodymi jest bardziej niż przed nami trochę od was starszymi. Wielkie brawa. Może ktoś z was, kochani, chciałby jakieś pytanie skierować? Jedyno. Dialogi na słynnej ławeczce. Skąd się biorą dialogi na słynnej ławeczce? Autorami dialogów nieodżałowani nasi scenarzyści, bo nam się niestety coraz trudniej idzie im pisanie, bo to lata lecą, to Robert Bruter, czyli Andrzej Grębowicz i Jurek Niemczuk. No oni dwaj stworzyli Rancho i to jest każde zdanie, każdy przecinek. To rzadko się też zdarza we współczesnych serialach, a tu w Rancho było tak, że to były bardzo precyzyjnie były pilnowane dialogi, bo te dialogi były fenomenalne i ja pamiętam, że to trochę moja była zasługa już od pierwszej serii Rancha, jak myśmy czytali całym zespołem scenariusze, bo didaskaria, czyli tam te zdania opisujące sceny, były pisane takim samym językiem, jakim pisane są dialogi. I mówiłem, że to trzeba wydać w formie książkowej. I tak się zdarzyło, że Rancho wyszło właśnie w tej takiej grubej formie książkowej. Jest gruba taka, taki jest brulion. To jest chyba 10 odcinków, cała edycja Rancha, to jest 10 odcinków spisanych razem z didaskaliami, ale w formie jakby powieści. Jest to wyczyszczone tam, przysposobione i to jest bardzo fajna lektura. Wiem, bo wszyscy, którzy to czytają, ja to znam, to nie muszę tego czytać, to mówią, że to jest po prostu coś, czego się po prostu nie da bez uśmiechu przeczytać. Więc kochani, wielkie, wielkie brawa, pan Paweł Królikowski. Dziękuję za spotkanie. Wielkie, wielkie brawa. Dziękuję za spotkanie, a to czegośmy sobie powiedzieli, zostawmy sobie jako taką tajemnicę i oczekiwanie i nadzieję na kolejne spotkanie. Dziękuję.